Jak to jest u was? Bo ja w 90% przypadków w RPG-ach czy grach MMO wybieram rasę ludzi. Głównie dlatego, że zależy mi na imersji, czyli wczuciu w sytuację czy świat. Bo jakże ciekawym doświadczeniem byłoby bycie z naszego punktu widzenia nudnym człowiekiem pośród orków, krasnoludów czy krwistych elfów. Innego zdania pewnie był główny bohater Overlord, gdyż jego postacią jest Lich. Ostatnimi czasy motyw graczy, którzy zostają uwięzieni w swojej ulubionej grze, jest modny. I nie bez kozery, bo daje on sporą możliwość na rozwinięcie tematu. Zresztą sama idea VR obecnie ma swój renesans w postaci takich okularów, nad którymi pracują Sony, Valve, Facebook czy Microsoft. Lecz tym razem, mimo znajomego początku, historia głównego bohatera idzie w inną stronę. Oto przed wami Momonga, mistrz gildii Eins All Gone, uważany za najwyższego z 41 najwyższych istot wielkiego grobu Nazarick. Oraz chłopak, który utknął w grze Yggdrasil w momencie wyłączenia jej serwerów. Na domiar złego prawdopodobnie jest on jedynym graczem, a przynajmniej w gildii, gdzie ostały się jedynie NPC, które od teraz nabrały własnych osobowości. Na uwagę zasługuje tutaj jedna z podwładnych o imieniu Albedo, której Momonga zrobił psikus jeszcze w grze, przez co jej zachowanie to coś prześwietnego, bowiem nadzorczyni strażników pięter jest kapitalnie wykreowaną postacią, a dokładnie ich chore zapędy miłosne w stosunku do władcy, połączone z ekspresją i dozgonnym posłuszeństwem. Swoją drogą, nie tylko ona przysięga lojalność Momondze, ale i reszta ciekawej ekipy strażników, w tym konkurentka wampirzyca o imieniu Shaltir. Jest to wbrew pozorom ważny moment dla historii, albowiem chłopak postanowił podbić nowo zostały świat w celu odnalezienia odpowiedzi na kilka pytań, w tym czy jest jedynym graczem Yggdrasil stąpającym po krainie. Wyjaśnienie niektórych wątków czy finału podróży jednak w tym sezonie nie będzie. Za to anime skupia się głównie na poznawaniu nowego otoczenia, a los postaci w nich występujących potrafi potoczyć się nie po naszej myśli, a same wątki prowadzić do innych, zaś niepozorne misje mogą nabrać charakteru priorytetowego dla tego sezonu. Dodajmy do tego dobrze zrealizowane cliffhangery i mamy serial na więcej niż 13 odcinków. Ale niestety tylko 13 musimy się zadowolić. Overlord często porównywany jest do Log Horizon, aczkolwiek w moim mniemaniu jest to mylne porównanie. Oczywiście obaj protagoniści swoje atuty wykorzystują jedynie w krytycznych sytuacjach i także obaj badają świat za stały, starając się zrozumieć zaistniałą sytuację. Jednakże motyw i temów wypadających z potworków, ich jakości i właściwości, jak chociażby cooldown, to domena gier przede wszystkim kojarzonych z MMO. I muszę przyznać, że w anime jest to bardzo dobrze oddane, dodatkowo w przeciwieństwie do podobnych produkcji do tej pory wydanych, nie wstydzi się krwi, czym z pewnością plusuje. Utwór otwierający uważam za jeden z najlepszych w tym roku, jakie słyszałem. Z drugiej strony, również kwitnący energią i połączeniem elektroniki z gitarą ending, także łechce moje muzyczne podniebienie, nie wspominając o tle, które dodaje odpowiedniego nastroju podczas na przykład walk. Zaś oprawa wizualna, oprócz wcześniej wspomnianej krwi, zawiera mocne i często ciemniejsze barwy. Sprawia to, że wszelakie czary i rozbłyski wyglądają jeszcze efektowniej, co w połączeniu z niezłą animacją dostarcza produkt wysokiej klasy. A oprócz świetnej akcji i mroku spowijającego grobowiec oraz dramatu niektórych postaci, co nadaje cięższego klimatu, jesteśmy raczeni także gdzieniegdzie humorem, który nie zaburza całej atmosfery i nadaje produkcji ciekawej groteskowości. Po sezonach SAO, Log Horizon czy No Game No Life, czy ktoś pamięta hack? Można pomyśleć, że mamy kolejną podobną w założeniach produkcję. Jednakże może być to mylne wrażenie, gdyż kilka elementów i to podstawowych jest innych. Wspomniałem na początku, że Momonga chce podbić świat, co czyni z niego tego złego. Poza tym jest liczem, czyli szkieletem z własną wolą i mocą magiczną, a to, że jest prawdopodobnie overpower, nie oznacza, że wszystko idzie gładko. Chłopak bowiem ostrożnie bada grunt, po którym stąpa, przez co znajdzie się kilka emocjonujących starć i to mimo pewnych klisz i doświadczeń z wymienionych tytułów sprawia, że Overlord jest strasznie wciągającą pozycją i inną, głównie przez odwrócenie strony, po której główny bohater stoi. Co za tym idzie, będzie mi smutno, jak nie zobaczę kontynuacji. Słyszysz to, Madhouse?